Cześć, witajcie. Dzisiaj szybki wzór, który nie będę z wami dziergała, ponieważ chcę wam go wytłumaczyć. Prosiliście mnie, niektórzy z was prosili mnie o to, żebym pokazała całkiem najprostszy, najłatwiejszy wzór, jaki tylko można wykombinować. A więc wykombinowałam takie coś, wzór, który składa się tylko i wyłącznie z prawych i lewych oczek. Coś takiego chcieliście, o coś takiego mnie prosiliście i dlatego ci z was, którzy są początkujący, bardzo się cieszę, że mogę wam w ten sposób coś, co jest naprawdę bardzo łatwe, dziecinnie łatwe, pokazać. Ja tutaj zrobiłam szkice. Zrobiłam szkice i zrobiłam małe przykłady. Zrobiłam przykłady na dwa druty. Dla tych z was, którzy nie potrafią na przykład na okrągłych drutach czy na pięciu drutach dziergać, tak jak tutaj jest drugi przykład. Popatrzcie, zrobiłam go na pięć drutów, na przykład jeżeli chcecie sobie zrobić rękawiczki czy skarpetki, to możecie na pięciu drutach, jeżeli potraficie na pięciu drutach dziergać, jeżeli odważycie się w końcu zabrać za 5 drutów, to również u mnie znajdziecie na kanale, jak dziergać skarpetki. Jest pokazane, jak osobne wideo są pokazane, jest jak robić, jak narzucać oczka, jak robić piętę, jak robić czubek palców i tak dalej, i tak dalej. Także to możecie u mnie na wideo znaleźć, jeżeli odważycie się. Muszę zobaczyć, bo mi kot wełnę tutaj ciągnie. Musiałam się odwrócić. I tutaj zrobiłam drugi przykład, gdzie pokazuję wam ten sam wzór, tylko robiony dwoma drutami. Ten sam wzór, może z tą tylko różnicą, że tutaj jest pomiędzy lewymi tymi oczkami wypukłymi, jest 5 rzędów, a tu są tylko w tym kwadraciku prawych oczek, przepraszam, są tylko 4 rzędy. Zaraz wam to wytłumaczę na szkicach. Postarałam się zrobić takie szkice, żeby one były jak najbardziej przejrzyste może dla was, bo mogę sobie wyobrazić, że to nie jest aż takie proste odczytywać szkice. A więc tak, to jest tutaj ten wzór, ten szkic. Jest na druty, jest na 5 drutów, albo jeżeli robicie na okrągło komin, to jest również na druty z żyłką, gdzie zamykacie waszą robótkę w kółko. A więc to jest tak to zrobię, to będzie wiadomo, że to jest na około, żeby robić. A więc po narzuceniu na druty oczek, liczba oczek jest podzielna przez 7, jeżeli robicie na okrągłych drutach, czy na 5 drutach. Liczba oczek jest podzielna przez 7. Po narzuceniu tych oczek na druty, przerabiacie 2 rzędy. Ja może to tak zrobię, to będzie troszeczkę... 2 rzędy, które przerabiacie tylko raz. Po narzuceniu tych oczek przerabiacie te 2 rzędy tylko jeden raz. To tylko jeden raz po narzuceniu oczek. One później są, te 2 rzędy, one tutaj są, 6 i 7. Także to tutaj zapamiętajcie sobie, żeby to tylko po narzuceniu. Popatrzcie, jeżeli zrobicie w ten sam sposób na 5 drutach na przykład, czy naokoło, jeżeli będziecie robili komin, to możecie sobie nawet zrobić 3-4 takie okrążenia i wtedy nie potrzebujecie robić ściągacza, bo to bardzo fajnie, sympatycznie tak wygląda bez ściągacza, bo wydaje mi się, że ten cały wzór, on taki jest troszeczkę ściągaczowaty, można powiedzieć, i dlatego jeszcze jakbyście tutaj ściągacz przykładowo 1:1 zrobili, to by może było troszeczkę za ordynarnie. A więc te same lewe oczka, to są lewe oczka, w ten sposób zaznaczam lewe oczka, tu są prawe oczka, robicie jeden raz, później robicie okrążeń 5, to znaczy robicie 2 lewe oczka,
5 prawych. 2 lewe, 5 prawych. 2 lewe, 5 prawych. Ja mam na każdym drucie po 2 raporty, a więc robicie w ten sposób, że to robicie identycznie na 2 drutach, tylko że z tą malutką różnicą, że macie lewą stronę. A więc 2 lewe, patrzcie, całkiem normalne 2 lewe oczka i 5 prawych. Raz, 2, 3, 4 i 5. I znowu 2 lewe. I 5 prawych. 2, 3, 4 i 5. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko powtarzacie 5 razy. Jak widzicie, tutaj zaznaczyłam na tym szkicu 5 razy. Robicie to. Następnie robicie 2 okrążenia samymi lewymi oczkami. To znaczy 6. i 7. okrążenie robicie znowu same lewe oczka. Jak skończycie 7. okrążenie, 8. okrążenie powtarzacie znowu od pierwszego. I tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, to jest naprawdę dziecinnie łatwe. To były skarpety, czy komin. Teraz mamy na 2 drutach. Możecie robić komin na 2 drutach i później to strzyć. To nie ma z tym problemu. Narzucacie oczka. Również liczba oczek jest podzielna przez 7. Plus 2 oczka dla symetrii. Plus 2 oczka brzegowe. A więc robiąc na 2 drutach już mamy te 2 oczka dla symetrii. I 2 oczka brzegowe. Pierwsze oczko zdejmujemy. A ostatnie oczko przerabiamy na lewe. I teraz macie znowu, po narzuceniu tych oczek, macie znowu 2 rzędy, które przerabiacie tylko na początku i robicie jeden rząd, 7 oczek lewych, jeden raport, 7 oczek lewych, drugi raport, 7 lewych, trzeci raport, 7 lewych, i tak dalej, i tak dalej. I później te 2 oczka, one są tylko na końcu, jak już zrobiliście wszystkie Wasze raporty, one są tylko na końcu dla symetrii. Te 2 lewe oczka plus 1 oczko brzegowe, które przerabiasz też na lewo. Odwracasz swoją robótkę i przerabiasz drugi rząd. Robisz tak, jak oczka schodzą z drutu. A więc pierwsze oczko brzegowe zdejmujesz, a następnie wszystkie oczka robisz na prawo. I znowu na prawo, na prawo, na prawo. I tak dalej, i tak dalej. To, co tutaj zaznaczyłam również na żółto, tak jak tutaj jest, jest tylko jeden raz przerabiany. Następnie mamy znowu pierwszy rząd podstawowy, który przerabiamy w ten sposób. Jak widzicie, ja mam tutaj jeden rząd mniej niż w tym naokoło, ponieważ tak jak powiedziałam, jeżeli byśmy robili 5... Jeszcze raz... Tak, jeżeli byśmy tutaj zrobili 5 rzędów, tak jak tu w tym na okrągło robiąc, to skończylibyśmy na lewej stronie. A my musimy zaczynać od prawej strony, ponieważ te kwadraciki i te lewe oczka muszą być z prawej strony. A więc to skróciłam o jeden rząd i jak widzicie, efekt jest, można powiedzieć, prawie identyczny. Może ciut są mniejsze, czy te są większe, to nie ma znaczenia. To naprawdę jest bez różnicy, bo suma summarum ten wzór jest naprawdę, udał mi się, dosyć ciekawy. Na pewno już gdzieś go ktoś przede mną wymyślił. Nie myślę, że ja taka mądra byłam, ale jak widzicie, on jest bardzo prosty i jest dla początkujących naprawdę super.
Wydaje mi się, że to wszystko. Ja nie chciałabym tutaj za długo przedłużać tego. Pamiętajcie tylko, zapamiętajcie sobie to tylko, możecie no przepisać sobie te dwa szkice albo na z Facebook zrobić sobie kopię. To nie ma znaczenia. Tylko sobie jak zrobicie kopię, to zaznaczcie sobie, że to jest na przykład na okrągło, żeby robić na około, na okrągłych drutach czy na pięciu, a to jest na dwa druty. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę mogłam Wam pomóc, tym z Was, kochani, którzy są początkujący. Dziergajcie, dziergajcie, dziergajcie. To naprawdę jest wspaniałe hobby. Zaczęliście się uczyć, to ciągnijcie to do końca. Mogę tylko polecić to. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w moim kolejnym wideo, na które już dzisiaj Was serdecznie, serdecznie zapraszam. Na razie. Cześć.